Stadion Al Bayt jest dziś sercem piłkarskiego świata, bo właśnie tutaj zmierzą się Niemcy i Hiszpanie, a zmagania obu ekip skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy szykujemy się na pojedynek dwóch niewiarygodnych ekip. Na pewno obie jedenastki będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony w tak prestiżowym spotkaniu. Miejmy tylko nadzieję, że presja pojedynku nie sprawi, że będziemy obserwować nieco bardziej zachowawczą grę. A tak oto prezentuje się jedenastka reprezentacji Niemiec na dzisiejszy mecz. Manuel Neuer w bramce. W defensywie Niklas Süle wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Dalej Joshua Kimmich oraz Leon Goretzka zagrają jako środkowi pomocnicy. W ataku zobaczymy Timo Wernera. Warto wspomnieć, że reprezentacja Niemiec tylko dwukrotnie nie zagrała na Mistrzostwach Świata. Na starcie w 1930 roku i w 1950. Czterokrotnie przy tym okazywała się najlepszą drużyną na całym globie. Cóż, chyba nikt nie podsumował tej drużyny lepiej niż Gary Lineker. Piłka nożna to prosta gra. Przez 90 minut 22 facetów gania za piłką, a na końcu zawsze wygrywają Niemcy. A teraz podstawowy skład reprezentacji Hiszpanii. Dalej w formacji obronnej Jordi Alba wystąpi z Danim Carvajalem na bokach. Dalej Koke oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Z przodu zagra Alvaro Morata. Proszę Państwa, piłka w grze. Rozpoczęło się spotkanie fazy grupowej. Leroy Sané. Borecka. Jest miejsce, będzie próba ataku skrzydłem w wykonaniu Niemiec. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Pani Olmo. Do Pedriego. Emerick Laporte. Ferran Torres. Szukają swojej okazji, by zaatakować rywala w polu karnym. Szansa! Czy przełamie impas? I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Teraz w powtórce tej bramki widać, ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. To mamy 1-0. Skutecznie teraz broni piłkę. Dobrze rozumie grę Carvajal. Przejmuje piłkę. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Teraz Pedri. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Piłka do nogi Moraty. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Sané. Piłka do Wernera.
Müller. Leroy Sané. Świetnie, teraz Niemcy ruszyli skrzydłem, nieobsadzonym przez rywali. I podanie do Sané. I Thomas Müller! I tak wybronił ten strzał niesamowicie. To był faul. Mamy gwizdek, zaraz wznowią Hiszpanię. Ferran Torres. Sergio Busquets. Coraz groźniej atakują Hiszpanie. Dani Olmo powinien to wykorzystać. Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. No to mamy 2 do 0. Sané. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Gnabry. I odgrywa do Gnabry'ego. Okazja przed nim teraz. Mamy bramkę! Tak, zmniejszają stratę. Teraz będą pewnie starali się pójść za ciosem. Oglądajmy. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Pierwsza połowa meczu na stadionie Al Bayt dobiegła końca. Zaczęło nam się spotkanie. Mamy gwizdek. Korzystny rezultat dla Hiszpanów po pierwszej połowie. Na razie prowadzą, ale tylko jeden gol dzieli rywali od wyrównania. I piłka dociera do Koke. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Kimmich. I podanie do Sané. I Sané! I tak! Piłka w siatce! Mamy remis! A dopiero co mieli 2 gole straty! Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii. Jestem oczarowany. I ruszamy. Remisowy rezultat 2 do 2. Piłka trafia pod nogi Busquetsa.
Okej, ma teraz piłkę. Torres, wejście, klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Hoffman. Sędzia przyznał rzut wolny Niemcom. Niemcy sygnalizują zmianę. I teraz piłka w rękach bramkarza. Morata. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Leroy Sané. Co zrobi Royce? Ma teraz dużo miejsca. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce. Mi. Szansa, czy przełamie impas? Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Na 11 metr z rogu. Niepewne wybicie, ciągle groźnie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Co teraz? Będą prowadzić! Prosta sytuacja i gol! Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. I piłka dociera do Koke. Okazja! Aj, zmarnował wymarzoną. Sytuacja, mógł postawić stempel, załatwić sprawę. Trzeba pamiętać, że jednobramkowa przewaga może błyskawicznie stopnieć. Substitution for the hosts. Coming off the pitch, number 11, Ferran Torres. Entering the match, number 22, Pablo Sarabia. Marco Reus. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć o wyrównującą bramkę. Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie. Na pewno będzie w myślach do tego wracał. Morata teraz przy piłce. Teraz tylko trafić. Tak, tego nie dało się zepsuć. Trafia do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi.
kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy. Szukają swojej okazji, by zaatakować.